Witajcie, kochani. Chciałbym się dzisiaj podzielić z wami tym, czym Pan Bóg, myślę, przemówił do mojego serca. Chciałbym dodać takiego przypomnienia, trochę zachęty. Kochani, dobrze wiemy, że za naszą granicą toczy się wojna. Śledzimy te informacje mniej, bardziej interesujemy się tym, ponieważ to ma wpływ, zaczyna mieć wpływ na nasze życie, a raczej no, już od 2 lat ma wpływ na nasze życie w różnych aspektach no, naszej bytności tutaj na ziemi. Jak żyć w tym czasie, w którym dochodzą do nas takie, a nie inne informacje? Nie będę dzisiaj o tym mówił, bo to nie będzie tematem, nie jest tematem tego, czym chciałbym się z wami podzielić, ale odsyłam tak z uprzejmości do bardzo fajnego kazania, które słyszałem ostatnio pastora Mirosława Kulca. Jest ono zatytułowane właśnie tak, jak żyć. Zachęcam was, w fajny sposób mówi na temat tego, co powinniśmy robić, jak powinniśmy żyć, z jakim powinniśmy żyć nastawieniem w tych czasach, w których docierają do nas takie wieści wojenne. Ja dzisiaj chciałbym mówić o duchowej walce, o duchowej wojnie i dlatego też nawiązuję do tej tematyki wojennej, tego, co się dzieje za naszą granicą. Kochani, każdy chrześcijanin, chrześcijaństwo znajduje się w stanie wojny. Każdy chrześcijanin znajduje się w stanie ciągłej walki. Walka trwa cały czas, a każdy chrześcijanin ma w tej walce, w tej wojnie swoje określone miejsce, swoją określoną pozycję, ma swoje zadania i ma także oręż, broń do wykorzystania. Wszystkie środki, o których mówi Biblia, które przysługują tobie z racji tego, że uwierzyłeś w Jezusa Chrystusa i stałeś się Jego żołnierzem, one ci przysługują. Ty masz prawo posługiwania się nimi. Ale dzisiaj też nie będę o nich mówił, tylko skupię się na tym, co takiego się dzieje w tym świecie duchowym. Kochani, dzisiaj też moim zadaniem jest zachęcić mnie, przypomnieć sobie, ale przypomnieć też wam, że my musimy mieć cały czas świadomość tego, że rozgrywa się wojna, że rozgrywa się walka. Jeśli chodzi o ten świat taki fizyczny, rzeczywisty, cały czas gdzieś to tam za nami chodzi, prawda? Jest wojna, kiedy to się skończy, jak to się skończy. Natomiast często jako chrześcijanie zapominamy o tym, że my również jesteśmy w wojnie. W wojnie o wiele poważniejszej, w wojnie, której wynik, której konsekwencje dla każdego człowieka są o wiele dalej idące niż konsekwencje tego, co może się zdarzyć tam na wschodzie Polski, na wschód od Polski. Konsekwencje, które dotyczą wieczności, życia wiecznego każdego człowieka. I ta świadomość jest potrzebna każdemu z nas, żeby każdy z nas mógł zająć właściwą pozycję w swoim życiu, żeby każdy człowiek, który pojednał się z Chrystusem, który żyje już nie dla siebie, ale dla Chrystusa, dla Jego celów, żeby kierował się w swoim życiu właściwymi priorytetami i żeby te priorytety wpływały na Jego myślenie, na Jego działanie, na Jego słowa, tak żeby życie chrześcijanina, życie moje i Twoje nie było kształtowane przez okoliczności tego życia tutaj na ziemi, ale przez te okoliczności świata duchowego, o którym mówi Biblia. Muszę być świadomy, że znajduję się w centrum duchowej wojny, duchowej walki. Dlaczego jeszcze jest to ważne, żeby być świadomym walki, jaka się toczy? I stopnia zaawansowania tej walki, bo słuchajcie, czasy są bliskie, czasy są trudne, czasy są ostateczne. Mówi o tym Biblia. Jeżeli Biblia już pisana, czy słowa, które były mówione, pisane ponad 2000 lat temu, czy około 2000 lat temu, mówiła o czasach ostatecznych, że dzień już się przybliżył, że zbawienie jest bliskie, że finał powoli się zbliża, to o ileż bardziej my jesteśmy bliżej tego momentu. I dlaczego jeszcze powinniśmy być czujni? Kochani, myślę, że dlatego, że jeśli jestem świadomy, to zachowuję czujność. Jeśli jestem świadomy, to wiem, jakie są moje zadania, jakie są moje obowiązki, co muszę robić, czego unikać. I dzięki temu, że jestem świadomy, nie pozwolę wrogowi usypiać siebie,
Nie pozwolę, żeby osłabła moja mobilizacja. Będę dokładał starania i wysiłki do tego, żeby być gotowym na przyjście Chrystusa, bo na to się przygotowujemy, żeby być gotowymi na przyjście Chrystusa. I mówimy tutaj o walce duchowej, która dotyczy osobiście życia każdego z nas, jak i walce, która dotyczy wszystkich, o walce o wszystkich ludzi niezbawionych. A to jest też naszym obowiązkiem, naszym udziałem, żeby iść i wyrywać tych ludzi, którzy idą na śmierć, do Królestwa Bożego. Jeśli jesteś usypiany, jeśli jesteś w takim letargu, nie dbasz o to, co w chrześcijaństwie jest priorytetem. Dajesz okolicznościom, dajesz temu światu, otoczeniu wpływać na twoją rzeczywistość, na twoją codzienność, pozostawiając gdzieś na boku oręż Bożego Słowa, to, co jest w Biblii napisane. Kochani, apostoł Paweł napisał do Rzymian w liście w 13 rozdziale takie słowa. One się znajdują w 13 rozdziale od 11 do 14 wersetu. I tutaj będę czytał z Ewangelicznego Instytutu z Biblii, która została wydana przez Ewangeliczny Instytut Biblijny, tak zwana potocznie Biblią Zaręby. Będę zaznaczał tam, gdzie korzystam z tego przekładu, bo generalnie korzystam z Biblii Warszawskiej. Apostoł Paweł tak mówi. Poza tym bądźcie świadomi, w jakim żyjemy czasie. Oto nadeszła pora, by zbudzić się ze snu. Teraz zbawienie jest bliżej niż wtedy, bliżej nas niż wtedy, kiedy uwierzyliśmy. Noc przeminęła i dzień się przybliżył. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a włóżmy na siebie zbroję światła. Postępujmy godnie, jak za dnia. Odrzućcie hulanki i libacje, rozpustę i rozwiązłość, kłótnie oraz zazdrość. Przywdziejcie raczej Pana Jezusa Chrystusa i nie czyńcie starań, by zaspokoić żądze ciała. Toczy się wojna i ja muszę być tego świadomy. Kochani, co chciałbym podkreślić w dalszym ciągu? Każdy z nas musi być świadomy swojego statusu, tego, kim jest w Jezusie Chrystusie, a każdy z nas, który nawiązał relację z Chrystusem, jest człowiekiem wykupionym, jest człowiekiem drogokupionym przez drogocenną krew Pana Jezusa Chrystusa. Ta cena Jego krwi została zapłacona za mnie i za ciebie zupełnie za darmo. W żaden sposób nie możesz ja i ty zasłużyć na to, żeby osiągnąć zbawienie, żeby nawiązać relację z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. Tylko Jezus Chrystus daje możliwość nawiązania tej relacji. Każdy z nas, który pojednał się z Chrystusem, jest człowiekiem uratowanym i powołanym do tego, żeby służyć Chrystusowi. Uratowanym od śmierci, uratowanym od tego końca, który czeka grzeszny świat, który czeka nieposłusznych ludzi, niepoddanych Bogu. Zostałem z tego uratowany, ale też nie do tego, żeby tylko cieszyć się tym, zostawić to dla siebie, przeżywać to w głębi siebie, ale żeby dzielić się tym z innymi ludźmi. Jestem do tego powołany. Kochani, i tak nawiązując do tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, chcę podkreślić, że każdy z nas w tej duchowej walce powinien i ma możliwość i ma pełne prawo do tego, żeby czuć pełnię pokoju, pełnię oparcia w Jezusie Chrystusie. Możesz być pełen pokoju, mimo że to jest taki, wiecie, paradoks, mimo że znajdujesz się w centrum duchowej wojny, duchowej walki, możesz być w pełni w pokoju, jeśli chodzi o twoją teraźniejszość i przyszłość, bo Biblia mówi, że jesteś ukryty w Jezusie Chrystusie. I to chcę dzisiaj też podkreślić. Z jednej strony znajdujemy się w centrum duchowej wojny, ale jesteśmy też ukryci w Chrystusie. I choćby walił się wokół nas cały świat, choćby drżały posady tego świata, wiemy, że drżeją mniej, bardziej, ale powoli wszystko zbliża się do tego, że to się zawali. A ty i ja możemy być pewni, że jesteśmy ocaleni w Chrystusie. Apostoł Paweł w liście do Kolosan w 3 rozdziale od 3 do 4 wersetu zawarł, pisze takie słowa. Umarliście bowiem, umarliśmy wraz z Chrystusem. Ludzie, którzy pojednali się z Chrystusem, którzy oddali mu swoje życie, umarli wraz z nim. A życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z nim w chwale. I to jest kolejna rzecz, którą chcę podkreślić. Następna rzecz, to chcę podkreślić, że w tej duchowej walce mamy wspaniałego dowódcę, wspaniałego generała, który nas prowadzi.
Biblia określa go jako zwycięzcę, jako tego, który odniósł ostateczny triumf w wojnie z szatanem, w wojnie z diabłem. Nazywa go lwem Judy, nazywa go barankiem, księciem pokoju, również Immanuelem, Bogiem, który jest z nami. I myśląc o duchowej walce, którą toczymy na każdy dzień, my musimy mieć tego świadomość. Takiego Boga mamy. On jest zwycięzcą. My wraz z Nim już jesteśmy zwycięzcami, ale mamy jeszcze tutaj na ziemi do stoczenia walkę, do stoczenia wiele bojów, również o ludzi niezbawionych, ludzi, którzy idą na wieczne zatracenie. Musimy być też świadomi, następna rzecz, którą chcę podkreślić, tego, przeciwko komu i czemu toczy się wojna. W liście do Efezjan apostoł Paweł w 6 rozdziale, w 12 wersecie zapisał takie słowa. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskim. I wiecie, byłoby to przerażające, gdyby nie to, co powiedziałem już wcześniej, że mamy oparcie w Jezusie Chrystusie. Jest tak, że ludzie w świecie nie zdają sobie sprawy z tego, z czym mają do czynienia, będąc z daleka od Boga, po jakiej są stronie. Może świadomie, może też nieświadomie, ale nie zdają sobie sprawy z tego, że istnieje ciemna moc, że istnieje moc zła, której zadaniem jest zniszczyć każdego człowieka i każdego człowieka sprowadzić do piekła. I to jest zadanie tych sił ciemności. Wiecie, ludzie igrają z tymi siłami, oni się śmieją z tych sił, robią sobie żarty. Sam miałem ostatnio taką dziwną sytuację, powiem wam. Miałem do czynienia z osobą, z którą gdzieś tam w ramach mojej pracy się spotykam, współpracuję, obsługuję też sprawy, które od tej osoby do mnie trafiają i na pewnym spotkaniu ni stąd, ni z ową ta osoba zaczęła mi machać bransoletką i mówi, popatrz pan, jaką mam bransoletkę. Od szamana, od Indian, bo tam gdzieś była na wycieczce za granicą. I ona ma moc, ona ma złe moce, ja je wykorzystuję. I wiecie, to było gdzieś tak w przelocie, na spotkaniu nawiązaliśmy rozmowę i miałem do wyboru w zasadzie trzy rzeczy. No, pomyśleć, uśmiechnąć się i pomyśleć swoje i się nie odzywać. Miałem do wyboru, nie wiem, puknąć się w głowę przy niej i nie wahałbym się tego zrobić. Ale też miałem do wyboru to, żeby coś powiedzieć tej osobie. Jestem świadomym chrześcijaninem, jestem świadomy tego, że mam tutaj na tej ziemi określone zadanie do wykonania. Jestem uczniem Chrystusa, jestem żołnierzem Chrystusa i takie rzeczy, takie sytuacje powinienem traktować zadaniowo, jako okazję do tego, żeby w uprzejmy sposób, w sposób taki przemyślany, mądry, prowadzący do Chrystusa wyjaśnić, wytłumaczyć. I powiedziałem, że tak całkiem poważnie, chociaż powiem szczerze, że sytuacja mnie troszkę rozbawiła. To, chociaż czułem też powagę sytuacji, tak? Ale nagle ktoś wam macha tutaj wisiorkami, paciorkami i mówi, że to może wykorzystać. I mówi jeszcze o jakimś pierścieniu, który już tam działa, bo komuś kieruje do twarzy i ten się już przestaje odzywać. To wywołuje uśmiech na naszych twarzy, ale sprawa jest poważna, wiecie. Jak ja się głębiej nad tym zastanowiłem, to powiedziałem, nie, wykorzystam tą okazję, żeby przekazać coś, żeby dać pewne... rzucić pewne światło i powiedziałem, że nie można igrać z tym, bo te moce rzeczywiście istnieją i mają wpływ na ludzkie życie i mogą zniszczyć życie tej osoby. Nie wiem, czy dotarło, chyba raczej nie, ale później ja mogłem rozmawiać też z innymi ludźmi, którzy byli świadkami tego, co ja mówiłem i którzy już całkiem poważnie traktowali ten temat i mówili o tym temacie i zgadzali się też z tym, co ja powiedziałem. Jednego jestem pewien, też nawiązując do tego, co powiedziałem. I być może, wiecie, ja też odczułem w tej całej sytuacji taki pokój Boży, taki spokój. Oto żadne bransoletki poświęcone przez szamana, przez czarowników nie są w stanie wyrządzić mi żadnej szkody, bo jestem ukryty w Jezusie Chrystusie, On jest moim Panem, moim Bogiem. I miejmy też tego świadomość. Jeżeli idziemy na wojnę, jeżeli zabieramy głos w sposób uprzejmy, ale stanowczy, mądry, Bóg jest z nami, Bóg jest
po naszej stronie i On chroni nas i żadna moc piekła, to o czym mówiłem, nadziemskie władzy, zwierzchności nie są w stanie zniszczyć nas, bo jesteśmy w Chrystusie. Kochani, musimy być świadomi, że wróg toczy walkę o duszę ludzi, którzy są wokół nas. Twoi koledzy, twoje koleżanki, przyjaciele, znajomi, współpracownicy, sąsiedzi, ludzie, z którymi na co dzień się spotykasz, to są ludzie, o których diabeł toczy walkę. Być może już trzyma ich w swoich rękach i sprowadza wprost do piekła. I teraz, jeśli tak spojrzysz na ludzi, którzy są wokół ciebie, na relacje, które masz z nimi, to i będziesz świadomy tego, że ci ludzie są ciągnięci przez szatana do piekła, zmienisz swoje nastawienie. I chciałbym, żeby w moim życiu było nastawienie do tych ludzi, którzy są wokół, właśnie kierowane miłością i troską o to, żeby tych ludzi wyciągać i wyrywać. Kiedyś na młodzieżowym mówiłem takie świadectwo o tym, że mając przykrą osobę niedaleko siebie, która tak zachowywała się w niefajny sposób względem mnie, względem mojej rodziny, mając pełne prawo do tego, żeby dać taką konkretną, solidną odpowiedź, wyrazić oburzenie, gniew, przywalić, krótko mówiąc, zacząłem się zastanawiać, a co jeśli ty jesteś jedynym człowiekiem, przez którego ta osoba może usłyszeć Ewangelię? Może teraz z nią nie rozmawiasz, bo ona nie chce rozmawiać, bo wyraża totalnie lekceważący stosunek do twojej osoby. Być może wręcz jest wroga, być może robi inne rzeczy, ale co jeśli ty, twoje zachowanie zadecyduje być może o tym, że ona usłyszy Ewangelię. Co z nią zrobi, to już jest inna rzecz, ale być może usłyszy od ciebie Ewangelię. Może zobaczy na twoje życie, może zobaczy, że zachowujesz się w zupełnie inny sposób niż każdy normalny człowiek zachowałby się w takiej sytuacji. Bronił swojego, atakował. Może to spowoduje, że zbliży się, zainteresuje się sprawami swojej wieczności i jeśli w ten sposób spojrzę na ludzi wokół mnie, jeśli w ten sposób spojrzę na wszystkie wojny, być może jakieś sytuacje zaczepne, które gdzieś toczą się z moim udziałem, to myślę, że będzie to uwalniające do tego, aby dwa razy zastanowić się, czy na przykład wykopać z kimś, jak mówili Indianie, znowu pojawia się wątek indiański, topór wojenny i walczyć i dochodzić swoich racji, czy raczej po prostu pokazując na Chrystusa nie dochodzić swoich racji, stracić dla Chrystusa, ale wiedząc, że tak naprawdę w duchowej wojnie, w duchowej walce odnoszę zwycięstwo. Ja wierzę, ja tego doświadczam, kochani, że Pan Jezus pobłogosławi taką postawę i być może, czego bardzo bym pragnął w swoich sytuacjach, efektem mojego zachowania, tego poprawnego, właściwego, czerpiącego z postawy Chrystusa będzie zbawiona dusza tej osoby. Jak powinna wyglądać armia, która jest zdolna i do działań obronnych, i do działań zaczepnych? Czy zastanawialiście się? Myślę, że na pewno wielu z was zastanawiało się nad tym, jak powinna wyglądać armia. Ze względu na czasy, w których żyjemy, chyba, że nie. No, ja się zastanawiam, powiem wam szczerze. Kwestia ojczyzny, kwestia jej stanu gospodarczego, obronnego, społecznego jest mi bliska, tym się interesuję, chociaż staram się już coraz mniej, ponieważ kosztuje to wiele nerwów, wiele czasu też zabiera. Czy zastanawialiście się, jak powinna wyglądać profesjonalna armia? Oczywiście mówimy tutaj o tym elemencie odstraszającym. Jak powinna wyglądać armia, która odstrasza? Ja chciałbym to przenieść na to, jak powinna wyglądać armia ludzi, którzy służą Jezusowi Chrystusowi. I wypisałem sobie cztery rzeczy. Armia powinna być dobrze dowodzona. I o tym już powiedziałem. Możemy być spokojni. My jako żołnierze Chrystusa jesteśmy w armii, która ma najlepsze dowództwo i lepszego nigdy nie będzie. Chrystus stoi na czele tej armii. Chrystus wyznaczył cele, które są do wykonania. Chrystus zagwarantował już zwycięstwo generalne. Ale teraz pytanie, czy ja i ty odniesiemy zwycięstwo w swoim życiu? Pytanie, czy ja i ty
odniesiemy zwycięstwo w walce o ludzi, którzy idą na zatracenie. Armia dobrze dowodzona. Kolejna cecha dobrej armii, armia profesjonalna. Armia dobrze przeszkolona, dobrze wytrenowana, sprawdzona w warunkach wojennych. Kolejna cecha, armia właściwie wyposażona w ekwipunek, w oręż. Jeśli chodzi o oręż, który przysługuje chrześcijanom, ludziom oddanym Bogu w tej walce, a wspaniałe słowo znajduje się na ten temat w drugim liście do Koryntian, w 10 rozdziale, w 4 wersecie. Tam są określone narzędzia walki, ich moc, ich skuteczność. Nie będę dzisiaj o tym mówił, ale w minionym tygodniu to słowo mnie poruszyło. A więc armia, która jest zdolna do działań, do skutecznych działań obronnych i zaczepnych, jest armią właściwie wyposażoną. Armia, mocna armia, składa się z żołnierzy o najwyższym morale. Z żołnierzy, którzy wiedzą, kto nimi dowodzi. Z żołnierzy, którzy ufają swojemu dowódcy. Z żołnierzy, którzy wiedzą, jakie jest ich miejsce i zadanie na polu walki. Żołnierzy, którzy nie cofną się pod naporem wroga, będą gotowi poświęcić swoje życie w celu realizacji wyznaczonych zadań, utrzymania pozycji. Żołnierzy, którzy są świadomi, że nie liczy się już ich dobro osobiste, ale dobro sprawy, o którą toczą bój. Kochani, my jesteśmy armią. Każdy z nas jest żołnierzem Jezusa Chrystusa. Każdy z nas, który został wykupiony krwią Pana Jezusa, jest częścią Jego armii. I tak sobie myślałem, wiecie, o naszym zborze jako o takim małym oddziale, który się składa na tą całą armię rozsianą, walczącą na całym świecie. Jesteśmy oddziałem, który został umiejscowiony akurat tutaj, w Czechowicach-Dziedzicach, w tym mieście. Nasz zbór ma określone przez Pana Boga zadania. Nie funkcjonujemy już sami dla siebie. Nasze zadania i cele zostały określone przez Pana Boga i znajdują odzwierciedlenie w Biblii. Kochani, taka refleksja przyszła do mnie. Jeżeli nasz oddział będzie się składał z ludzi słabych, ze słabych żołnierzy, których nie dotyczą te cechy, o których powiedziałem przed chwileczką, którzy nie mają wysokiego morale, co wtedy może się stać? Czy taki oddział ma szansę na to, żeby zwyciężyć w tej walce duchowej? Nie, taki oddział jest skazany na porażkę, nie osiągnie celu, może zostać rozbity. I tak sobie przypomniałem wiele różnych sytuacji, o których czytałem, z różnych konfliktów, kiedy, wiecie, małe oddziały były gdzieś przez wroga odseparowywane i powoli rozbijane, nękane, aż w końcu następowała ostateczna akcja likwidacyjna. Naszym zadaniem jest, żeby tutaj na tym miejscu budować silną armię. Naszym zadaniem, moim i twoim jest, żeby dbać o mojego brata, o moją siostrę, żeby oczywiście nie być wścibskim, ale żeby czuwać nad tym, żeby każdy z nas szedł równo do przodu. Bo tak jak w armii, to jeżeli twój brat po lewej, po prawej stronie jest silny i mocny, wpływa na to, że razem możemy osiągać cele. Kochani, modliliśmy się dzisiaj o prześladowanych chrześcijan. Modliliśmy się o prześladowany Kościół. Straszne, dramatyczne informacje dzisiaj przeczytał Bolesław. My patrzymy na tych ludzi z wygodnej pozycji. Na ludzi, którzy codziennie cierpią. I dla mnie to są herosi tej walki. Wiecie, jak, nie wiem, czy oglądaliście, czy oglądacie filmy wojenne, kiedyś, które były tworzone, szczególnie te amerykańskie, tam byli ci żołnierze, którzy wytrwali w boju, ostali się, pokonali wiele silniejszą, liczniejszą armię i wychodzili zwycięzcami. I dla mnie ci ludzie są największymi herosami, tak ich widzę. Wielu umiera, a paradoksalnie ich krew, jak powiedział kiedyś Tertulian w III wieku, ich krew jest zasiewem nowych wyznawców Pana Jezusa Chrystusa. Budzą mój największy podziw. Dlaczego ludzie są gotowi oddać swoje życie za Chrystusa? Dlaczego są gotów ponosić cierpienia w tej duchowej walce, w duchowej wojnie? Dlatego, kochani, że prawda, którą wyznawali swoimi ustami, ona znalazła też
swoje potwierdzenie w ich czynach, w ich postępowaniu i znalazła wyraz w męczeństwie. Ci ludzie dali dowód, dali argument dla tego, że swoje życie, że uwierzyli, że ich wiara nie jest irracjonalna. Dali dowód na prawdziwość, autentyczność tego, w co wierzyli. I wierzę też, że ten argument może pociągać innych do Chrystusa i pociągał, tak jak już pisał Tertulian, tak, że ich ofiara jest zauważalna przez innych i kieruje innych do Boga. Odkrywcze było dla mnie znalezienie czy wyjaśnienie słowa świadek. Kiedy myślałem o prześladowanym Kościele, o prześladowanych chrześcijanach, mamy taką organizację w Polsce, ona się nazywa Głos Prześladowanych Kościół, Głos Prześladowanych Chrześcijan. Po angielsku to jest Voice of the Martyrs. I zacząłem zastanawiać się i przeczytałem w zasadzie, że słowo martyr jest pojęciem z dziedziny sądowej. Oznacza ono świadka. Kochani, z własnej praktyki mogę wam przekazać tyle, że świadek w sądzie powinien mówić tylko i wyłącznie o faktach, nie powinien mówić o swoich odczuciach, nie powinien mówić o tym, co mu się wydaje. Jeśli nie mówi o tym, czego doświadczył, o faktach, to szybko pełnomocnik jednej albo drugiej strony, albo sam sędzia zwrócił mu uwagę i powie, ale pan ma się wypowiadać, czy pani ma się wypowiadać o faktach. I ci ludzie określani są jako świadkowie. W Dziejach Apostolskich w pierwszym rozdziale od 6 do 8 wersetu zapisane są słowa Pana Jezusa, który powiedział do swoich uczniów przed tym, jak został zabrany do nieba, takie słowa. Gdy oni wtedy się zeszli, pytali go mówiąc, Panie, czy w tym czasie odbudujesz królestwo Izraelowi? Rzekł do nich, nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Kochani, wierzę, że doświadczanie żywego Boga w codzienności naszej jest tym argumentem, jest dowodem na prawdziwość naszej wiary. Nasza wiara, moja wiara, twoja wiara nie jest irracjonalna, bo ona jest oparta, znajduje potwierdzenie w tym, co ty i ja przeżywamy z Bogiem. Wielokrotnie możemy słyszeć świadectwa tego, jak Pan Bóg działa, jak posila, jak wzmacnia, jak uzdrawia. I to jest właśnie argument. To jest dowód prawdy na to, że Jezus istnieje, że działa, że zbawia, że jesteśmy Jego armią. Stając się świadkiem Jezusa, przystępujesz do walki po Jego stronie, stajesz się Jego żołnierzem. Kochani, to, że dzisiaj w naszym kraju nie mamy prześladowań takich jak w Afganistanie, w Korei, w innych krajach, w których chrześcijanie oddają swoje życie za Pana Jezusa, nie oznacza, że nie znajdujemy się na froncie, że nie jesteśmy objęci walką i że nie ciążą na nas obowiązki walki z pełnym zaangażowaniem, skupieniem, świadomością, wysiłkiem, przygotowaniem. Bo być może jest tak, że w tej naszej walce codziennej, w mojej ustrońskiej, na tym moim małym placyku bitewnym, waszej, czechowickiej i innej, codziennie staczamy jakieś boje, odbywamy jakieś walki, ponosimy porażki, wróg triumfuje, odnosi zwycięstwo za zwycięstwem, a nasze życie tak naprawdę stanowi serię jedynie takich porażek właśnie w naszym życiu osobistym. Nasza szkoła, uczelnia, miejsca pracy, przypadkowi ludzie spotkani na ulicy, moja rodzina, mój dom może być miejscem triumfu, ale może być też miejscem porażki. Może dzisiaj nie powinniśmy się zastanawiać nad tym, co my zrobilibyśmy jako chrześcijanie, będąc postawieni w takiej sytuacji jak dzisiejsi chrześcijanie, wyznawcy Chrystusa właśnie w Afganistanie, w Korei. Czy bylibyśmy w stanie oddać życie za Chrystusa? Czy bylibyśmy w stanie złożyć tą najwyższą ofiarę? Dzisiaj myślę i do tego chciałbym zachęcić siebie, zachęcić was. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli na własne pole bitwy, na nasz stan wyposażenia, na to, co mamy, na fakt, czy z tego korzystamy, czy nie. Chciałbym, żeby każdy z nas wejrzał w siebie
i zobaczył, czy w codziennym życiu ponosimy, jaki jest bilans tych walk, które my staczamy, w tych codziennych, najprostszych i zdawałoby się oczywistych walkach. Ja w swoim życiu, kiedy patrzę na swoje życie, widzę wiele takich dziur, wiele takich słabych momentów, słabych punktów, wiecie, niewłaściwych decyzji, zmarnowany czas, bo wiecie, zmarnowany czas też jest porażką w tej wojnie, bo czasu jest mało, jak mówi Biblia. Mamy wykorzystywać czas, gdyż tego czasu jest mało i czas, który marnujemy, również jest porażką przed Bogiem. Wiele różnych niewłaściwych inwestycji pod kątem czasu, wysiłku, może też finansów. Zadajemy sobie często pytanie: Panie, dlaczego tak trudno mi jest poświęcić Tobie czas? Dlaczego, kiedy zajmuję się innymi rzeczami, ten czas płynie, o tak, ucieka? Dlaczego nie czuję, że moja relacja z Tobą jest relacją zadbaną, żywą, obfitującą pod każdym względem? I kiedy o tym myślałem, odpowiedź tkwi w tym wszystkim innym, co robimy dla siebie, kochani. Co robimy dla naszego wykształcenia, dla naszej pozycji zawodowej, dla polepszenia statusu majątkowego naszej rodziny, dla naszego komfortu, dla dobrego samopoczucia, dla miłych wspomnień i tak dalej, i tak dalej. Przeszkodą jest wszystko to, co robimy właśnie z tymi rzeczami. One nie są same w sobie złe, ale kiedy zabierają nam czas, kiedy zabierają nam energię, chęci i nastawienie do tego, żeby szukać więcej obecności Pana Boga w naszym życiu, wtedy stają się czymś złym. Deficyt Bożej obecności. Często jesteśmy winni tego, że On występuje. A deficyt Bożej obecności, brak dbałości o Bożą obecność w naszym życiu, o społeczność z Nim, powoduje i oznacza kłopoty w duchowej walce, na duchowej wojnie. Kochani, idąc dalej, na wojnie zmieniają się priorytety. Ja interesuję się tematyką wojenną i przeczytałem wiele książek dotyczących wspomnień ludzi, którzy przeżyli wojnę. I wiecie, w wielu filmach, w wielu książkach pojawiają się takie sceny, relacje, kiedy w czasie wojny ludzie wymieniali majątek, który przed wojną był wart fortunę, był bardzo ważny, na przedmioty, które były niezbędne do przeżycia. Biżuteria, obrazy, inne kosztowności za kromkę chleba, za trochę smalcu, za kawałek słoniny, garść ziemniaków. Kochani, na wojnie zmieniają się priorytety. Kiedy ty i ja jesteśmy na wojnie duchowej, powinniśmy zatrzymać się i zastanowić nad tym, co gromadzimy w naszym życiu. Co budujemy? Czy to, co budujemy, czy to, co gromadzimy, jest przydatne na wojnie, która się toczy, na wojnie, w której jestem, jako żołnierz Chrystusa? Bardzo ostro wybrzmiewa w moim umyśle ostrzeżenie zawarte w liście do zborów Laodycei, ale nie tylko, bo wiecie, tam znajdują się takie słowa, że warto się nad nimi zatrzymać. Ale chcę przywołać słowa, które powiedział anioł do zboru przez apostoła Jana, który był na wyspie Patmos, do zboru w Laodycei. Czytamy o tym w objawieniu Jana w 3 rozdziale od 16 do 18 wersetu. A takżeś letni, ani gorący, ani zimny, wypluję cię z ust moich, ponieważ mówisz: bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz i biedak, ślepy i goły. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja, oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. Kochani, zbór w Laodycei, wydawało się im, że są bogaci, że mają wszystko, a usłyszeli słowa bardzo twarde, bardzo ostre: pożałowania godzien nędzarz i biedak, ślepy i goły. I ja dzisiaj chcę wejrzeć w siebie, wejrzeć w swoje życie, w swoje serce i zastanowić się, co gromadzę, co buduję, o co zabiegam i czy to wszystko, co mam, jest przydatne na wojnie, na walce duchowej, która powinna być priorytetem, czy po prostu to wszystko, jak przyjdzie atak, przyjdzie moment próby, rozsypie się w pył w jednej chwili. Dobrze znamy werset z Ewangelii Mateusza z 6 rozdziału. Te wersety:
3, od 19 do 21. Tam jest mowa o skarbach. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną. Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. Albowiem gdzie jest skarb twój, tam będzie i serce twoje. Słuchajcie, ten fragment Bożego Słowa często staje się dla nas takim usprawiedliwieniem tego, że tutaj na ziemi niczego nie mamy, niczego się nie dorobiliśmy. I często zasłaniamy się tym wersetem 19, zapominając o innych wersetach, o tych dalszych wersetach i możemy się czuć dobrze przed tymi, którzy się czegoś dorobili, którzy coś mają. Nie mam nic, żyję skromnie, mój skarb jest w niebie. I mówimy to z takim podejściem całkiem bezpiecznym, no bo z jednej strony i takim wygodnym, bo z jednej strony wytłumaczyliśmy się, no nie mam nic. Ale pocieszam się tym, że tu nie jest moja ojczyzna, tutaj nie gromadzę, to nie jest mój skarb. A z drugiej strony jesteśmy pewni, że też inni nie do końca są w stanie sprawdzić, czy akurat tam w górze gromadzę swoje skarby. Mamy na myśli, znamy pierwszą część tego fragmentu, a nasze serce zapominamy o dalszej części i tak naprawdę nie mamy ani tutaj na ziemi, ani tam w niebie, a nasze serce jest tutaj na ziemi. Pełne zgorzknienia, poporanione, zamęczone, styrane, zmartwione, pełne zazdrości, zmęczenia i ciągłą gonitwą, z której i tak nic nie wynika. Serce, które jest nieprzygotowane na wojnę, w której się znajduje cały czas, czy tego chce, czy nie chce, jeżeli należy do Chrystusa. Czy takie serce jest gotowe, aby walczyć w trwającej walce? Czy takie serce ostoi się w czasie ataku? A może jakiś szczególny atak nie będzie potrzebny? Po prostu tak jak bywało to wśród wędrowców, którzy gdzieś tam wędrowali po mroźnych stepach, po prostu kiedyś zaśniesz na mrozie i nie obudzisz się. Pytanie brzmi, pytanie do mnie, kochani. To pytanie chcę postawić dzisiaj przede wszystkim sobie, a również wam. Pytanie brzmi, czy gromadzę sobie skarby w niebie i czy moje serce jest na pewno w niebie? Myślę, że tutaj każdy z nas powinien wejrzeć w siebie i udzielić szczerej i uczciwej odpowiedzi. Toczy się wojna, a ja i ty jesteśmy w nią zaangażowani. Mamy obowiązek walczyć o innych, ale nie zawalczymy o innych, kiedy to my polegniemy. Ostatnią rzeczą, jaką chciałbym się dzisiaj podzielić, jest fragment z listu do Efezjan z 5 rozdziału. Od 15 do 20 będę czytał. To jest też fragment, który zaczerpnąłem z wydania Ewangelicznego Instytutu Biblijnego. Efezjan 5 rozdział od 15 do 20. Apostoł Paweł takie słowa kieruje do chrześcijan, którzy znajdowali się w Efezie i budowali tamtejszy zbór. Zwracajcie zatem uwagę na własne postępowanie. Nie zachowujcie się jak niemądrzy. Żyjcie raczej jak ludzie mądrzy, którzy nie marnują najdrobniejszej chwili, szczególnie, że przyszło nam żyć w trudnych czasach. Dlatego koniec z brakiem rozsądku. Starajcie się pojąć, co jest wolą Pana. Nie upijajcie się też winem, bo przy tym łatwo o nieprzyzwoitość, ale dbajcie o to, aby Duch mógł was stale napełniać. To jest to, co czytałem tydzień temu na rozpoczęcie nabożeństwa. W związku z tym powtarzajcie sobie psalmy, sięgajcie do hymnów i natchnionych pieśni, z całego serca grajcie i śpiewajcie Panu. Dziękujcie też zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wiecie, ten fragment ma wiele fajnych rzeczy, o których można byłoby powiedzieć. Ja chcę jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, mianowicie o początku tego fragmentu, który przeczytałem. Zwracajcie zatem uwagę na własne postępowanie. Myślę, że to jest bardzo aktualne w tym temacie wojennym, kiedy my jako żołnierze Chrystusa powinniśmy zwracać uwagę na własne postępowanie. No właśnie, co to znaczy zwracać uwagę? Wypisałem sobie tutaj takie przymioty tego pojęcia. Analizować, rozpatrywać pod różnym kątem, roztrząsać, przykładać do jakiejś miary, do standardów, tak trochę po młodzieżowemu czepiać się czegoś, porównywać, zestawiać. Kochani, i taka refleksja zaraz przyszła mi, kiedy badałem, jak to słowo można byłoby wytłumaczyć, co ono oznacza, że najprościej w naszym życiu, w naszym świecie przychodzi nam czepiać się kogoś innego, zwracać uwagę na postępowanie innych. Często jest tak, że
komentujemy zachowanie innych, komentujemy to, co inni powiedzieli, co zrobili, jak się zachowali. Wyciągamy wnioski, różne wnioski. A te wnioski często są obarczone błędami. Dlatego, że tak do końca to nie jesteśmy w stanie sprawdzić, co jest w sercu człowieka, z którym akurat rozmawialiśmy, który coś powiedział, jakoś się zachował. Wyciągamy błędne wnioski, oceniamy, mamy niepełny obraz i na tej podstawie też możemy kogoś skrzywdzić i możemy skrzywdzić również siebie, nastawiając się niewłaściwie do drugiej osoby. I tak na marginesie tych rozważań powiem wam, że wielce uwalniające jest dla człowieka, dla chrześcijanina to, kiedy zaprzestaje zwracania uwagi, komentowania, oceniania. Oczywiście mówię tutaj o sytuacji poza tą osobą, której zwracanie uwagi dotyczy. Nie osądzamy postępowania innych. Jeśli mamy coś przeciwko komuś, jeśli mamy jakąś uwagę, idziemy wprost do tej osoby, ale nie rozmawiamy o tej osobie z innymi osobami, nie komentujemy. To jest wielce uwalniające i ja to zauważyłem w swoim życiu. Tylko wiecie, to kosztuje dużo wysiłku. To kosztuje to, żeby ugryźć się w język, żeby powstrzymać się z mówieniem. A ja często czuję, jak po prostu już chciałbym. Człowiek ma taką naturalną potrzebę, żeby coś powiedzieć, żeby skomentować, żeby zabrać głos. I wiele wysiłku kosztuje, żeby się powstrzymać i tak sobie pomyśleć, co z tego będzie, że ja to powiem? Nic dobrego z tego nie wyjdzie, a może przynieść coś niedobrego. Wielce jest to uwalniające i zachęcam do tego, kochani, żebyśmy wysilali się, żebyśmy podejmowali taką świadomą decyzję. Nie będę oceniał. Nie będę komentował. Będę milczał w określonych sytuacjach. Czasami będę musiał zająć inne stanowisko w rozmowie z moim, z tą osobą, która gdzieś tam chce rozmawiać o kimś, o czymś innym. Będę musiał się sprzeciwić, będę musiał też się narazić na takiej osobie niewłaściwie komentującej. Zachęcam was do tego, bo sam widzę w swoim życiu, że widzę, ile przynosi szkody dla samego mnie mówienie o kimś innym, o zwracanie uwagi na postępowanie innych, a ile przynosi błogosławieństwa to, kiedy się powstrzymuje. Zwracaj uwagę. Zwracaj uwagę, ale na swoje postępowanie. Co oznacza w praktyce zwracanie uwagi na swoje postępowanie? Kochani, analizuj swoje myśli, słowa i swoje czyny. Pamiętacie sytuacje, w których pisaliście testy, egzaminy? Przypominacie sobie? Niektórzy może są cały czas jeszcze w tych egzaminach, w szkole, na uczelni. Niektórzy może już skończyli. Kiedy było już po, kiedy był egzamin, kiedy był sprawdzian, często, przynajmniej ja tak praktykowałem, moi koledzy, często na korytarzu po tym sprawdzianie wychodziliśmy i zaraz rozpoczęło się wertowanie książek, rozpoczęło się wertowanie zeszytów i szukanie, sprawdzanie, jaka była odpowiedź na to pytanie. Czy dobrze wpisałem to, co zostało zadane, to, co miałem tam w zeszycie, co przedyktowała pani na historii. Wiecie, u nas historia w liceum wyglądała tak, że całą lekcję pani dyktowała, musieliśmy zapisywać wszystko i z tych z rzeczy zapisanych był dokładnie sprawdzian. I musieliśmy napisać słowo w słowo tak, jak ona dyktowała. Rzadko się zdarzało, żeby ktokolwiek miał piątkę, czasem jakieś czwórki. Ale była taka walka, była takie było zdeterminowanie, żeby te zeszyty, oczywiście tam były 2-3 zeszyty osób, które sprowadziły to super, później inni przepisywali, ale i tak się musieli tego nauczyć. I rozpoczynało się poszukiwanie, czy dobrze napisałem odpowiedź, czy zaliczę, czy zdam, czy nie. I bach, często okazywało się przy takim sprawdzeniu, że to, co napisałem, to nie było to, czego się nauczyłem. Apostoł Paweł w 4 rozdziale listu do Efezjan zwraca się w takich słowach do adresatów tego listu, do chrześcijan w Efezie. 4 rozdział od 17 do 21 wersetu. To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego. Mający przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich, mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Jeśliście tylko usłyszeli o Nim i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. A
w tłumaczeniu Nowej Biblii Gdańskiej ten werset, ten ostatni, na który chcę zwrócić uwagę, brzmi tak: ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa, jeśli go oczywiście usłyszeliście oraz zostaliście przez niego nauczeni, jaka jest prawda w Jezusie. I kochani, w naszym życiu bywa tak, że przechodzimy wiele różnych testów, sprawdzianów, egzaminów naszego chrześcijańskiego życia. I często jest tak, że Duch Boży sprawia w nas poczucie, że postąpiliśmy niewłaściwie, że zachowaliśmy się niewłaściwie. Często sumienie próbuje nas kłuć, odzywa się w nas. I wiecie, mamy do wyboru w takiej sytuacji dwie rzeczy. Albo zagłuszyć to sumienie, zagłuszyć głos Ducha Bożego i zrobić po swojemu, albo możemy przeanalizować nasze postępowanie, mając świadomość, że jesteśmy na wojnie, że stawka jest najwyższa, że powinniśmy być najlepszymi żołnierzami, powinniśmy dołożyć wszelkich starań, żeby naśladować naszego dowódcę Jezusa Chrystusa, żeby wykonywać te zadania, które On zlecił. Możemy wejrzeć w siebie, przyznać się do tego, że popełniliśmy błąd, przeprosić Go, jeśli trzeba przeprosić innych ludzi. Możemy podjąć taką decyzję, która będzie błogosławieństwem, ale możemy też podjąć decyzję o zagłuszaniu tego Bożego głosu. Kochani, ja miałem taką sytuację, kiedy zrobiłem pewną rzecz, podjąłem pewną decyzję z dużą korzyścią dla siebie. I już w momencie, kiedy podejmowałem tą decyzję, pojawiło się takie delikatne ukłucie i już wiedziałem, że coś jest nie w porządku. Czyli wiecie, coś się wydarzyło, podjąłem decyzję, taki byłem przekonany, bo to przecież duża korzyść dla mnie i tak okej, robię tak. I tylko takie delikatne było ukłucie, które zaczęło wiercić i nie dawało spokoju. Wybrałem w pierwszej chwili opcję dla siebie najkorzystniejszą. I wiecie, zacząłem zagłuszać ten delikatny, cieniutki głosik gdzieś tam w głębi mojego serca. Zaczęło się wymyślanie różnych rzeczy, tworzenie, ja to tak nazywam, tworzenie równoległej rzeczywistości, usprawiedliwianie, tworzenie różnych koncepcji na ten temat, że tak powinno być, że podjąłem słuszną decyzję i im bardziej tworzyłem te swoje koncepcje, tym ten głos był bardziej wyraźny i tym gorzej się czułem. Było to takie, wiecie, nasilające się. Prawie, że człowiek wyznawał, że Pan Bóg tak chciał, że podjąłem decyzję zgodną z Jego wolą, ale nie dawało mi spokoju to, co wewnątrz. Wierzę, że to był Duch Święty, że to było sumienie, które wołało nie tak, nie tak, nie nauczyłeś się tak Chrystusa. I im bardziej próbowałem przekonać się, że jest to w porządku, tym głośniej ten głos krzyczał i to było bardzo niewygodne. Wiecie, chciałbym przeżyć to raz jeszcze, powiem wam tak pół żartem, pół serio, ale wiecie dlaczego? Tylko i wyłącznie dla jednego uczucia. Dla uczucia, w którym zmieniłem swoją decyzję. Dla tego uczucia, kiedy powiedziałem, okej, nie zyskam, stracę, nie robię tak, nie idę, nie jest to właściwe. Właściwa jest inna droga. Po prostu dla tego uczucia taką sytuację mógłbym przeżyć raz jeszcze. Spadł ciężar, poczułem, że spadło ze mnie naprawdę wiele. By to było bardzo męczące, wiecie, taki to trwało kilka dni, może kilkanaście dni, ale przypiekało, nie dawało spokoju. I kiedy się skończyło, bo podjąłem tą właściwą po stronie Boga decyzję, spadłem, straciłem naprawdę wiele. Ale wiedziałem, wiecie, że podjąłem właściwą decyzję. Jaka wielka satysfakcja, jaka wielka taka duma powiem wam z siebie, że mi się udało, że odparłem, że nie popełniłem błędu. Taki mały robaczek, który przypominał w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu robaczek, który przypominał, że nie wszystko jest w porządku. Poczułem się jak wolny człowiek i później, wiecie, kiedy podjąłem już decyzję, kiedy poczyniłem kroki, przypieczętowałem to jak, tak jakby, że nie było już odwrotu od tej dobrej decyzji, piękne było to, kiedy było zwiastowane tutaj słowo, kazanie. Nikt o tym nie wiedział, tylko ja wiedziałem. Nikt o tym nie wiedział. Kiedy było zwiastowane słowo o tym, że warto i drogocenne w oczach Bożych jest to, kiedy decydujesz się stracić, żeby być w porządku i po stronie Boga.
To jest walka, kochani. Zły wybór jest niebezpieczny dla naszego duchowego życia, bo jeżeli zagłuszysz, jeżeli zasmucisz Ducha Świętego, to tak naprawdę zapierasz się Chrystusa, możesz doprowadzić do zatwardziałości swojego życia, będziesz prowadził życie bez przemiany na wzór Chrystusa, a to może się zemścić na końcowym efekcie twojej walki, bo przecież zbawienie mamy sprawować z bojaźnią i z drżeniem, mamy dbać o nasze duchowe życie. Dobry wybór powoduje, że moje duchowe życie będzie obfitować, rozkwitać. To jak ziemia taka spulchniona, nawożona, o którą dba ogrodnik, każde ziarno, które spadnie na taką ziemię, wyda owoc 30, 50, 100-krotny. Zwracając uwagę na swoje postępowanie w tej duchowej wojnie, w tej duchowej walce, patrz na Jezusa i tylko na Niego. Nie porównuj się z inną osobą, z innymi osobami. Nie usprawiedliwiaj się postępowaniem innych. Toczy się wojna, jesteśmy poddawani presji, wróg atakuje, posyła strzały, zastawia zasadzki. Jeśli nauczyłeś się Chrystusa, bądź jeśli uczysz się pilnie Chrystusa, tego jak postępować, bo ci zależy na tym, żeby szczerze Go wyznawać, żeby być Jego świadkiem, martyrem, który jest gotowy przypieczętować swoje świadectwo, prawdę w swoim życiu, oddając za Niego życie, dbaj o to, żeby być po pierwsze świadomym wojny, która się toczy, żeby być świadomym, kim jestem, do kogo należę, jakie jest moje zadanie, jakie są moje cele, jakie mam wyposażenie, jaki mam oręż, z czego mogę korzystać i jakie są moje obowiązki. Bądź uczciwy przed sobą i przed Panem. Jeśli trzeba się do czegoś przyznać, zrób to. Jeśli przeprosić jakąś osobę, również zrób to. Kochani, Biblia daje nam... W zasadzie nie ma takiej dziedziny w naszym życiu, do której nie można byłoby przystawić Biblii i sprawdzić się, w jakim jestem miejscu, czy jestem w miejscu dobrym, czy złym. Na dzisiaj chciałbym zakończyć i zachęcić was do tej świadomości i też do walki o swoje własne życie, o stan tego życia, dlatego że czasy są trudne, czasy są ostateczne, jest wojna, na wojnie zdarzają się różne nieprzewidziane ataki, ale kiedy będziesz blisko Chrystusa, kiedy będziesz żył w tej świadomości, nie dasz się zaskoczyć i odniesiesz zwycięstwo, odniesiesz triumf. Amen.